Nowenna do świętego Antoniego, dzień 5, o odnowę uczestnictwa w Eucharystii. Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny. Święty Antoni. Panie, bywa, że szukamy nieraz cudów i nadzwyczajności w naszym życiu duchowym, zapominając o tym, że największy cud dokonuje się na ołtarzu w naszym parafialnym kościele. Panie, proszę Cię, żebym doświadczył mocy Eucharystii, Twojej realnej obecności zmieniającej moje życie. Proszę o odkrycie, jak Ty sam jesteś obecny podczas mszy świętej i jak całkowicie mi się oddajesz. Proszę o uwolnienie od rutyny uczestnictwa we mszy świętej, od traktowania jej jak spektaklu, którego nie rozumiem, który mnie nudzi, który jest tylko obowiązkiem. O łaskę odnowy eucharystycznej dla mnie i dla mojej rodziny proszę za przyczyną świętego Antoniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Antoni, módl się za nami.